Przypomnijmy sobie swoją chwilę chwały. Na pewno coś takiego było. Każdy z nas to ma. Cześć! Witam Was w piątek przed długim majowym weekendem, więc znów mamy taki nastrój trochę pewnie feryjno-wakacyjny, prawda? No i mam dobrą wiadomość dla stałych widzów i słuchaczy audioinspiracji. Słynna psychocybernetyka Maxwella Maltza już za niedługo będzie dostępna w wersji audio. Skończyłem nagrywanie audiobooka, dosłownie dzisiaj trwały jeszcze ostatnie prace edycyjne. Łączymy dźwięk z muzyką i pewnie lada tydzień ten audiobook będzie dostępny. Także bardzo Wam dziękuję za pomoc. Już niebawem Studio MK dostanie ode mnie nagranie i miejmy nadzieję, szybko ono się pojawi na rynku. Dzięki Wam za pomoc, bo pamiętam, że pisaliśmy maile w tej sprawie, prawda? I się udało. Także dzisiaj w pomarańczowej teczce nie może być innej książki niż właśnie Psychocybernetyka, ponieważ czytając ją po raz kolejny przed mikrofonem trafiłem na następne piękne fragmenty, które chcę Wam przeczytać. Najważniejszą koncepcją tej książki jest idea tego tak zwanego twórczego mechanizmu, jak to nazywa Maxwell Maltz, tego mechanizmu, który naprowadza nas na cel. Każdy z nas ma go w sobie, on się składa z naszego umysłu i układu nerwowego. I chciałbym Wam teraz przeczytać, co Maxwell Maltz pisze o działaniu tego twórczego mechanizmu i o tym, jak możemy go wykorzystywać, żeby nas naprowadzał na to, czego chcemy w życiu. Posłuchajcie. Twój automatyczny twórczy mechanizm jest teleologiczny, to znaczy jest nastawiony na dążenie do celu. Gdy wskażesz mu konkretny cel, możesz być pewien, że ten automatyczny system sterowania doprowadzi cię do niego znacznie sprawniej niż twój świadomy wysiłek. Ty wyznaczasz mu cel, myśląc o efektach, jakie chcesz uzyskać. A twój automatyczny mechanizm znajduje środki do jego osiągnięcia. Jeżeli mięśnie muszą wykonać jakiś ruch, aby uzyskać pewien efekt, twój automatyczny mechanizm pokieruje nimi znacznie precyzyjniej, niż zrobiłbyś to ty za pomocą świadomych starań. Jeśli potrzebujesz jakichś pomysłów, twój automatyczny mechanizm je podsunie. Pomyśl, że to możliwe, ale najpierw ty musisz wyznaczyć cel. A żeby cel zdołał uaktywnić twój twórczy mechanizm, musisz myśleć o tym celu jak o aktualnej możliwości. Musisz wyraźnie widzieć, że jest możliwy do urzeczywistnienia, tak by stał się realny dla twojego umysłu i układu nerwowego. W istocie aż tak realny, by wywoływał te same uczucia, jakie towarzyszyłyby jego faktycznemu osiągnięciu. Te uczucia to jest taki efekt. Ja pamiętam, 2 lata temu słuchałem takiego programu inspiracyjnego, już nie pamiętam autora, ktoś mi przysłał link do tego nagrania i ono było bardzo ciekawe. Mówca w istocie mówił właśnie o tym i podkreślał, jak ważne jest emocjonalne zabarwienie obrazu tego, czego chcemy. Żebyśmy umieli wzbudzić emocje, jakie byśmy czuli, mając już to, czego chcemy. To jest klucz do uaktywnienia właśnie tego magicznego mechanizmu, który nosimy w sobie. To nie jest aż tak trudne, pisze Maxwell Maltz, ani tak dziwne, jak się może wydawać na pierwszy rzut oka. Robimy to wszyscy codziennie, gdy się martwimy. Czym jest myślenie o jakimś przyszłym zdarzeniu, które może przybrać niekorzystny obrót i któremu towarzyszy lęk, niepewność, a nawet poczucie upokorzenia? Na dobrą sprawę, z wyprzedzeniem doświadczamy wtedy takich samych emocji, jakie przeżywamy w czasie porażki. Wyobrażamy sobie porażkę w najdrobniejszych szczegółach. Powtarzamy to w kółko w nieskończoność. Wracamy pamięcią do przeszłości i odgrzebujemy obrazy dawnych niepowodzeń. Pamiętaj o tym, co podkreślałem wcześniej. Nasz mózg i układ nerwowy nie odróżnia doświadczenia rzeczywistego
odżywo wyobrażonego. No właśnie. Twój automatyczny, twórczy mechanizm zawsze działa i reaguje stosownie do okoliczności czy sytuacji, a jego jedynym źródłem informacji na temat tej sytuacji jest to, co ty uważasz za prawdę. Jeśli będziemy ciągle myśleć o porażce i wyobrażać ją sobie tak wyraźnie, że stanie się ona całkiem realna dla naszego układu nerwowego, to zaczniemy fizycznie i emocjonalnie reagować na nią jak na prawdziwą porażkę. Z kolei, jeśli będziemy pamiętać o naszym pozytywnym celu, wyobrażać go sobie wyraźnie i myśleć o nim jak o fakcie dokonanym, to uzyskamy poczucie zwycięstwa, nabierzemy pewności siebie, odwagi i wiary, że efekt będzie dla nas dobry. Nie mamy wglądu w nasz twórczy mechanizm i nie możemy sprawdzić, czy jest nastawiony na sukces czy na porażkę, ale możemy określić jego aktualne nastawienie na podstawie naszych uczuć. Jeśli jest nastawiony na sukces, to mamy poczucie zwycięstwa. I teraz jak nastawić swój mechanizm na sukces? Posłuchajcie. Jest jeden prosty sposób na odpowiednie nastawienie twojego nieświadomego twórczego mechanizmu. Przywołaj z pamięci i podtrzymaj poczucie sukcesu. Jeśli masz poczucie sukcesu i pewności siebie, będziesz działał z powodzeniem. Gdy to poczucie jest silne, to dosłownie nie możesz popełnić błędu. Poczucie zwycięstwa samo w sobie nie powoduje, że działamy z powodzeniem, lecz jest oznaką, że jesteśmy wewnętrznie nastawieni na sukces. Jest jak termostat, który nie daje ciepła w pokoju, ale je dozuje. Mimo to ten termostat bardzo się przydaje. Pamiętaj, jeśli masz poczucie zwycięstwa, to znaczy, że twój wewnętrzny mechanizm jest nastawiony na sukces, czyli to, o co nam chodzi. Jeśli za bardzo staramy się być spontaniczni, to przestajemy się spontanicznie zachowywać. Znacznie łatwiej i skuteczniej jest po prostu określić swój cel. Wyobraź go sobie, wyraźnie i sugestywnie. Postaraj się wykreować uczucie, które towarzyszyłoby ci, gdybyś faktycznie ten cel już osiągnął. Wtedy będziesz się zachowywał nie tylko spontanicznie, ale i twórczo. Wtedy będziesz korzystał z potęgi swojego podświadomego umysłu. Wtedy twój wewnętrzny mechanizm będzie stale nastawiony na sukces, pokieruje twoim zachowaniem, podrzuci ci twórcze idee i zrobi wszystko, co konieczne, byś zrealizował swój cel. Przejdźmy dalej do historii Lesa Giblina jako przykładu działania tego mechanizmu. Les Giblin opowiadał autorowi w ten sposób. Pewnej nocy leżałem w łóżku i myślałem o swoim wielkim marzeniu. Moje doświadczenie sprowadzało się do przemawiania w obecności niewielkich zespołów sprzedawców na wewnętrznych naradach biznesowych oraz prowadzenia zajęć w wojsku, gdzie pracowałem na pół etatu jako instruktor. Na samą myśl o tym, że stanę przed większą publicznością, byłem śmiertelnie przerażony. Po prostu nie potrafiłem sobie wyobrazić, że mógłbym wystąpić z powodzeniem. A jednak przemawiałem ze swadą do sprzedawców. Nie miałem też problemów, gdy chodziło o niewielkie grupy żołnierzy. Leżąc w łóżku, przywołałem w pamięci uczucie satysfakcji i pewności siebie, które towarzyszyły tamtym przemówieniom. Starałem się przypomnieć sobie ten spokój i opanowanie. Wreszcie wyobraziłem sobie, że oto stoję przed wielką publicznością i mówię o relacjach międzyludzkich. I mam to samo uczucie spokoju i pewności siebie. Wyobraziłem sobie bardzo dokładnie, jak stoję przed nimi. Czułem pod stopami podłogę, widziałem twarze słuchaczy i słyszałem ich oklaski. Widziałem siebie, jak przemawiam z powodzeniem i robię furorę. Coś w moim umyśle zaskoczyło. Rozpierała mnie radość. Poczułem, że potrafię to zrobić. Przeniosłem uczucie pewności siebie i sukcesu z przeszłości do obrazu mojej przyszłej kariery, którą stworzyłem w wyobraźni. Sukces i związane z nim uczucia wydawały się tak realne, że od razu wiedziałem, iż mi się uda. Osiągnąłem wtedy to, co nazywasz poczuciem zwycięstwa, i od tamtej chwili to poczucie mnie nie opuściło. Chociaż wtedy się wydawało, że wszystkie drzwi są przede mną zamknięte, a moje marzenia są nierealne, to jednak w niecałe 3 lata się spełniły.
Niemal dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem. Ponieważ byłem nieznany i nie miałem doświadczenia, żadna agencja nie chciała ze mną współpracować, to mnie jednak nie zniechęciło. Sam zacząłem organizować prelekcje i nadal tak robię. Mam więcej zamówień na wykłady, niż mogę ich wygłosić. Jak nauka wyjaśnia poczucie zwycięstwa? Cybernetyka rzuca nowe światło na to, jak oddziałuje poczucie zwycięstwa. Mówiliśmy o tym wcześniej, że elektroniczne serwomechanizmy korzystają ze zmagazynowanych danych porównywalnych z ludzką pamięcią, żeby przypomnieć sobie skuteczne działanie i móc je powtórzyć. Nabywanie umiejętności odbywa się przede wszystkim metodą prób i błędów. Umiejętność jest opanowana, gdy pewna liczba trafień, czyli skutecznych działań, zapisze się w pamięci. Przypomnij sobie, jak to było z nauką jazdy na rowerze, prawda? Też była to metoda prób i błędów, ale w miarę jak coraz częściej się udawało, prawda, nasz mózg zaczął kodować gdzieś tam te ruchy, zachowania, aż wreszcie zostały tylko one i dzisiaj już zawsze możemy, nawet po wielu latach, prawda, wsiąść na rower po wielu latach przerwy i pojedziemy na nim, bo mamy zapisane te właściwe ruchy, te doświadczenia sukcesu, na których nasz mózg się opiera. Dobrze, idźmy dalej. Jak mózg zapisuje sukcesy i porażki? Eksperci fizjologii mózgu wyjaśnili, że kora mózgowa człowieka składa się z wielu miliardów komórek nerwowych, neuronów. Ach, nasz ulubiony temat. Od każdej z nich odchodzą liczne aksony, czyli takie czułki, wypustki, które tworzą synapsy, elektryczne połączenia pomiędzy neuronami. Kiedy myślimy, pamiętamy lub coś sobie wyobrażamy, między neuronami przepływa prąd elektryczny, który daje się mierzyć. Gdy uczymy się lub doświadczamy czegoś, tworzy się w korze mózgowej pewien wzorzec czy łańcuch takich wyładowań elektrycznych. Ten wzorzec się nie przypomina rowków na płycie gramofonowej, tylko jest czymś w rodzaju elektrycznej ścieżki. Połączenia elektryczne między neuronami są trochę jak magnetyczny zapis na taśmie. Ten sam neuron może należeć do różnych wzorców, co sprawia, że zdolność ludzkiego mózgu do uczenia się i pamiętania jest niemal nieograniczona. Te wzorce, engramy, są przechowywane w korze mózgowej i reaktywowane czy też odtwarzane, gdy przypominamy sobie przeszłe doświadczenia. Mówiąc krótko, nauka potwierdza, że istnieje pewien zapis, wzorzec lub engram każdego efektywnego działania wykonanego przez Ciebie kiedykolwiek w przeszłości. A jeśli w jakiś sposób uda Ci się wzniecić iskrę, która uaktywni ten wzorzec, to on się sam odtworzy, a Tobie pozostanie tylko machnąć kijem i pozwolić, by rzeczy biegły swoim torem. Kiedy aktywujesz wzorzec skutecznego działania z przeszłości, uaktywniasz jednocześnie napięcie emocjonalne czy poczucie zwycięstwa, któremu towarzyszyło. A jeśli uda Ci się przywołać tamto poczucie zwycięstwa, wywołujesz również skuteczne działanie, które szło z nim w parze. Ach, mógłbym tak jeszcze czytać i czytać o tym mechanizmie. Ważne, żeby sobie to uświadamiać. Wiecie, w psychocybernetyka Maxwella Maltza jest pełna naprawdę głębokich, mądrych spostrzeżeń na temat naszego zachowania i tego, jak ten mechanizm funkcjonuje i tego, co robimy nie tak, że nie wykorzystujemy tego mechanizmu. To jest naprawdę mądra książka, więc szczerze się cieszę, że ten audiobook powstaje, właściwie za chwilę będzie gotowy i będzie mogła ta treść dotrzeć do jeszcze większej grupy osób, no bo grupa ta, która już czyta tę książkę, jest nią zachwycona, także przyrasta. Słuchajcie, znowu dłuższe dzisiaj audioinspiracje, ale musiałem Wam to przeczytać, musiałem się tym z Wami podzielić przed długim weekendem majowym. Przypomnijmy sobie swoją chwilę chwały. Na pewno coś takiego było. Każdy z nas to ma. Dla mnie to jest taki moment, pamiętam, jak pierwszy raz usiadłem przed mikrofonem w radiu studenckim. Pierwszy raz zapaliła się czerwona lampka, a ja się odezwałem do takiego sitka, do jakiego teraz mówię, mniej więcej. I przeczytałem tam jakąś zapowiedź do płyty, którą przyniosłem ze sobą.
Po czym skończyłem, lampka zgasła, podniosłem oczy, a tam za szybą, słuchajcie, stało, nie wiem, z 8-10 osób i wszyscy tak na mnie patrzyli. To był magiczny dla mnie moment. To był dla mnie dowód na to, że to jest moje miejsce, prawda? Do dziś to pamiętam. Ty też pewnie masz taką chwilę, kiedy zrobiłeś po raz pierwszy, a może któryś tam rzecz, którą naprawdę świetnie robisz. Przypomnij sobie, jak to było, prawda? To jest ten wzorzec sukcesu, który powinniśmy sobie przypominać. Ja sobie też o nim przypominam, bo wcale tak często nie sięgam do tamtego momentu, a powinienem. I ty też powinieneś, powinnaś częściej przypominać sobie swój wielki moment sukcesu, bo w ten sposób aktywujemy ten nasz twórczy mechanizm, który w sobie nosimy. Kiedy nauczymy się go wykorzystywać, będziemy mogli robić w życiu genialne rzeczy. I to jest główny przekaz tej kapitalnej książki, do której sięgam już po raz kolejny i pewnie sięgnę jeszcze kilka razy. Wybaczcie, ale to bardzo ważna dla mnie książka. No dobrze, miłego, długiego weekendu. Zobaczymy się już niebawem w jego środku, ponieważ znowu to będzie jakiś... będzie to środek długiego weekendu, prawda? Dla wielu z Was wolny dzień, to znów sięgnę do jakiegoś dłuższego fragmentu. No i nieodmiennie, niezmiennie pytam, czy robimy spotkanie z okazji 200. audioinspiracji, która już niebawem za parę tygodni. Czy chcecie się ze mną zobaczyć na żywo, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, czym audioinspiracje są, czym mogą być, czego od nich oczekujecie, co jest dla Was ważne w tym naszym czytaniu. Bardzo chętnie się z Wami spotkam, ale pod warunkiem, że Wy też tego chcecie. Dajcie mi sygnał, napiszcie w komentarzach, wyślijcie jakiś impuls, czy robimy takie spotkanie, czy nie. Pierwsze sygnały dostałem, ale to od tych, którzy wiedzą, że wiem, że się chcą ze mną spotkać. Czekam na sygnały tych, którzy jeszcze nie brali udziału nigdy w takim spotkaniu na żywo ze mną. Chciałbym Was poznać. Więc dajcie sygnał, że Wy też chcecie i doprowadzimy do tego, jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych. No dobrze, dziękuję Wam bardzo. Udanego majowego weekendu. Niech wreszcie będzie ciepło i pięknie. No już się nie mogę doczekać tej ciepłej wiosny. I do zobaczenia się z Wami. No to już w maju będzie, w poniedziałek, prawda? No to trzymajcie się. Na razie. Cześć.